Siema, nie uwierzycie. Jadę do Częstochowy, do ATV Słab Garaż. No i lecimy na koło. Już ci daję te klucze. Masz. Słuchajcie, jestem tak podekscytowany tym, że mogę w ASG sobie robić, tam kłada. Poprawiać mojego słapa. Może w końcu będzie stawał na to kółko, nie będzie przeskakiwał łańcuch. Obiecali, że pomogą, także jadę. Będzie na pewno mega. A co tam będę robił? No, jak myślicie, co będę robił? Jeździł, buty trzeba wyczyścić. Kluczyki, gdzie są kluczyki? Majster szef, gdzie kluczyki? No miałem gdzieś tu. Nowe wyprane. Buty trzeba umyć. W zlewie. Na warsztat Marcinowi nie wstawię takiego brudasa. Myję go zaraz, bo pakuje się już. Jedziesz do Częstochowy ze mną? Nie, no Tomek jedzie. Ale nie wiem, czy jedzie. Jak nie wiesz? Nie wiem. A co, nie wiesz, czy wróci, czy co? Nie wiem. Widzisz, wiadro jest. Co? Gdzie jutro jedzie? No, ATV Słab Garaż. Gdzie to jest? Częstochowa. No to trochę drogi będziesz miał. No, jedzie ze mną? Co? Musimy jedynie sobie wszędzie nasmarować kalamitki, bo tego nie robiliśmy kółka czasu, nie? Ja robiłem. Kiedy? Do zabrania mam jeszcze zrywkę, zębatki i nowy łańcuch, taki skwarny. Nówka sztuka. I na drogę do Risa. Oj, czuję, już tam będzie się działo u Marcina. Z Marcina też niezły wariat jest, naprawdę, uwierzcie mi. Wszystko mam poszykowane, buty umyte, kask umyty. Wystarczy teraz kłada wstawić na pakę, jak obeschnie. No i jadę, nie spodziewałem się tego, że pojadę do ATV Słab Garaż i jeszcze będę upalał ich maszyny. To już mogę wam zdradzić trochę. Nie wiem jakie, co i jak. Wiem, że mocne. Po prostu. Jak ATV Słab Garaż, to ASG. Tylko mocne sprzęty. Piątej pobudka, nie? Przed piątą. Przed piątą muszę wstać. No, muszę wam powiedzieć, że pojawił się sponsor. Jak zobaczył, w jakich podartych ciuchach jeżdżę, napisał do mnie i mówi: słuchaj, przyślemy ci ciuchy, żebyś miał w czym jeździć, żebyś nie jeździł taki obdarty. No to zobaczymy, jakie te ciuchy przyjdą. No pięknie buciory doczyściłem. Łocie, panie, jakie to ciężkie. 7,89, patrzcie to. To i tak staniało, bo była 8. Siema, 6 rano, sobota. Jadę do ASG. Na 10 dojadę. Nie spieszę się. Oszczędzam paliwo. Przerwa na kawę. Kawa. Jaka fajna góra. Jestem. ASG, tego busa skądś znam. No, jasne. Siema, Marcin. Siema, kalendarze, kalendarze jeszcze. Jak będą chłopaki chcieli, to pewnie, że tak. No. Oni tu naklejki, kurwa, człowieku dał mi rowery obklejone, proszę pana, a możemy sobie zrobić. A chcesz wlepek też? Wiesz co, jak chcesz, to ja rozdaję, chłopaki. Dobra. Ja mam tu taką ekipę, że no. Przyjeżdża, ten do malowania poszedł, teraz składam tutaj. Xil mam to przy Fireblade'zie, ten wydech. YFZ-ka to będzie... Taka ładna, wiesz, zrobiona na Cito, kurwa, kolektorki wyspawane, wiesz, z kwasu, to widzisz. Jak to ładnie wszystko wygląda. Możesz sobie zobaczyć. Metalik. Zobacz, jak to jest. Tak, to jest proszek. I to jest proszek. No fajnie, patrz, no zobacz, jak napęd tu idzie fajnie, no. To nie pytam, jaka cena. No. Będzie żył, panowie, mówię wam.
No, Marcin ma patent na to, żeby tutaj wszystko było dobrze. Parę zabiegów zrobimy i będzie git. Ale co jest najciekawsze? Słuchajcie, dwa mocowania i jeszcze lustro bomber. Mega. I zobaczcie, co się dzieje. Ale jakie zbiorniczki. Te zbiorniczki są mega. Raptor 1190. O kurde. Zobacz. Bo ta osłona... No nie, czekaj, gdzie ona wychodzi. Opór. No, Marcin ma swoje patenty. Lada moment, próba generalna jazdy na kole, moja. Normalne użytkowanie kłada będzie po prostu. Wreszcie, nareszcie. No, takie wstawki sobie zrobisz, wiesz. No. Uratujesz Blackowi dupę. Wytoczymy tulejki i będzie tak jak trzeba. Patrzcie, jaka perełka. Lakierek. I to wszystko. Nawet felgi. No mega. A te zawiasy z przodu. Nie no, bajka. Marcin, ja go chcę, takiego łysego. Ładny, nie? Ładny, no. Już jest ładny. Już jest ładny. Gdzie ja wylądowałem? U Marcina, w ASG, no. Byki, zachęcam was właśnie do subskrypcji mojego kanału, żebym też się dorobił tak jak Marcin. Patrzcie, jaki fajny przycisk. Mega by to wyglądało na mojej ścianie. O, YouTube'a macie. Czyli TV to będą mówić, a po co ci ten przycisk? My ci nie damy tego suba. Ale albo po co ci takie coś, ty i tak nie dobijesz do 100, nie, do 100 tysięcy. A właśnie ja wam pokażę, że dobiję. Raptor na wyciągu. Sobota, to wiesz, ja sam jestem. Dzisiaj chłopak wolny ma. Dzisiaj sami tu rządzimy. Trzeba szanować pracownika, nie? Tak jest. Sami tu rządzimy. Zaraz będziemy robili testy. Ja tutaj sobie siedzę w poczekalni na mojego Raptora. A ile mogę pomóc, to pomagam. No i co? No zaraz będzie upalanko. Wiesz, no. Wiesz, że my nagraliśmy piosenkę o Raptorze? Tak? No! Kurwa, ty nie wiesz, zaraz ci puszczę. Dobrze. Na gościnnych występach Black Opso w ASG Marcin pozwolił mi się obsłużyć tutaj wyciągarką. Tylko jak to się robi? Ja ci już daję, bo... Masz. W dół sobie, no, wciśnij sobie. W dół? Tak, no tam masz guziczek. I no jest. No, no idzie. Dobra. No. Jeszcze niżej? Nie, dobra, nie, przesunąłem, chciałem przesunąć trochę tylko. Nie, bo tutaj wiesz, żeby ci się nie niszczyło. Dobra, będę koło odkręcał. Tak. Ja na gościnnych występach, ja tu jestem jako youtubera. Dobra, do góry daj. Do góry dajemy. Tak, tak, dawaj go do góry. No, śmiało, śmiało. No i lecimy na koło. Już ci daję te klucze. Masz. Tu słuchajcie, ma. Jestem tak podekscytowany tym, że mogę w ASG sobie robić tam kłada. Czekaj, on teraz dokręca, czyli w drugą. Wow. Ale klucz masz, bomba. Fajny. Nie pomagaj mi, nie, ja sam, nie, no patrz, kurde. My tutaj sami rządzimy w ASG dzisiaj. Tak, dzisiaj będziemy robić, działamy. Słuchaj, zeszlifujemy to. Tak jest. Wyrównam to trochę, bo to jest takie, widzisz, ścierowo ścięte. Tak. Trochę to wyrównamy. Zrobimy nacięcia takie minimalne, żeby trochę ściągnąć. Dopasujemy opaskę i skręcimy taką konkretną opaską. Dobrze. Możemy dać jeszcze taki cement, no, wiesz, do tuników trochę uszczelniającego. Może będzie dobrze. Dobrze. Tak, i po kolei, zrywka założona, teraz robimy, żeby pokazywało poziom paliwa, tak. I żeby znikła kontrolka. Od ABS-u. Od ABS-u? Tak. Co jeszcze? No zmiana
musiała być zbiorniczka. Tak, bo ciekło, wiadomo czemu. Bo ciekło. O. No, także już końcówkę mamy. Końcówkę no. mamy. Śmigać na tym kole. O kurde. Nic nie przeskakuje. Rwie jak głupi bez kompresji. Nie no, Marcin, jesteś mega, po prostu mega. Kurwa, teraz to, sorry, się boję, że na plecy pójdę. Kurde, no nie no. Mega. Nie no, Marcin, mega, mega, jestem zadowolony, naprawdę. No w końcu mam użytecznego Raptora. Dobra, teraz nawrotkę robię. Gdzie zrobiliśmy tak, żeby po prostu Raptor miał większą moc. Żeby nie przeskakiwał w łańcuch. Teraz jeszcze parę rzeczy. Oczywiście no moc zwiększyliśmy kłada. Teraz to można trenować. Teraz aż się boję po prostu go wyrwać mocniej na koło, żeby na plecy nie polecieć. Bo ja bez buzera, bez butów, bez niczego. Nie, no, ale ja wtedy ile musiałem się go naszarpać. Zębatka. I teraz będziemy na pewno musieli go trochę naciągnąć. Tak to się zawsze dzieje z nowym łańcuchem. Po prostu mam natchnienie, żeby plastiki w nim wymieniać i okleinę. Aha, jeszcze będziemy zwiększać jego moc. Także nie wiem, ile to koni będzie miało.
O! No i co? Już ci mówię. Tam wjechać? Tak, tak, tak. Już wiem. Słuchaj, tą dźwignię tylko... Czekaj. Ale przeskakiwał? Nie. Nie? Nie przeskakiwał. Ale zjebaliśmy jedną rzecz. Znaczy nie zjebaliśmy nic, tylko... Słuchaj, powiem ci tak. Mimo osiu ci się przestawił, bo żeśmy go nie dociągnęli. Aha. No. Słuchaj. Patrz teraz. Ale zobacz, na jakim luźnym łańcuchu jeszcze jechałem. Patrz teraz, ale jechałeś kurwa, jeszcze się wszystko przestawiło. Jeszcze, no. Jeszcze nawet ta osłona, tylko... Patrz Jarku, teraz masz... Ja ci to naciągnę jeszcze. Bo my potrzebujemy mieć napięcie takie, że jak siadasz, to jest coś luźne. Takiego. No nie możemy też przesadzić. Zobacz, kurwa, my żeśmy nic nie kręcili, kurwa. Jak ty jechałeś, to się przestawiło, się podniosło tu, rozumiesz? Aha. Ale jest mega, wiesz co, powiem ci tak, dwójka, ja się bałem. Normalnie, wiesz co, no ale lekko nie mu tam... jak zajebałeś za każdym razem gaz, nie przeskakiwało nic? Nie, nic. Teraz to możesz... W trójkę ładować na koło. No trójkę, tak. Ale w trzech. Trzy osoby mogą się... Aha. Ale... Nie no, w szoku jestem. Ty, ale ładnie w górę? No. No ładnie. Lepiej się podnosi? No. No w ogóle nie muszę, wiesz, energii w to ładować, nie? A wiesz dlaczego? Przełożeniem. Ja ci jeszcze coś, co zrobiłem. No. Dlatego ci dowiercę tam. Tajemnica. Jeszcze raz bardzo dzięki. Nie ma za co. Uratowałeś mi tyłek. Pamiętaj, zawsze jeźdź do ludzi, którzy mają doświadczenie, o tak trzeba nazwać, nie? Tak jest. Nara, hejos.